Yeah! Witam Was bardzo serdecznie w odcinku vlogowym. Mam dzisiaj dla Was kilka fajnych rzeczy do pokazania. I w ogóle na samym początku zaczniemy od ciekawej książki, którą pominąłem. Niby śledzę te wszystkie wydawnictwa, między innymi wydawnictwo Galaktyka, czy aha, które wydają książki o tematyce sportowej, treningu siłowego i tak dalej. Ale jakoś ostatnio całkowicie pominąłem to, co miało wyjść przez wydanie wydawnictwa Galaktyka, a mianowicie książkę Breda Contrerasa Trening mięśni pośladkowych. Ta książka jest bardzo popularna za granicą, dokładnie w takiej okładce, po polsku przetłumaczona po prostu jako trening mięśni pośladkowych. Ma ponad 600 stron i tak, to jest książka, która jest tylko i wyłącznie o treningu pośladków, co nie zmienia faktu, że jest niezwykle wartościowym źródłem wiedzy dla sportowców wszelkiej maści. Chodzi o to, że w tej książce opisane zostały nie tylko ćwiczenia na pośladki pod kątem kształtowania pośladków, ale także pod kątem budowania ich siły, sprawności, czy na przykład zapobieganiu kontuzji powstałych z między innymi powodu posiadania słabych mięśni pośladkowych, które po prostu niewystarczająco przejęły część, można powiedzieć, siły generowanej przez dany sport i nie ochroniły innych stawów lub grup mięśniowych, czy ścięgien itd., itd. Wiecie, o co mi chodzi. Także książkę na razie nie powiem, czy polecam, ale no, to jest jedna z takich książek, która już w Stanach Zjednoczonych jest na tyle popularna i ceniona, że właściwie u nas powinno się również to bardzo dobrze przyjąć. Ja dopiero zacząłem ją czytać. W ogóle dziękuję Marcinowi za to, że w ogóle powiedział o tym, że ta książka wychodzi z wydawnictwa Galaktyka, bo ja mówię, olałem troszkę śledzenie tych rzeczy i kompletnie nie zdałem sobie sprawy, że akurat coś tak fajnego się pojawi. I miejmy nadzieję, że wydawnictwo Galaktyka wyda na przykład też książki takie jak The Squat Bible, czyli ta Biblia przysiadu, albo na przykład Rebuilding Milo, o którym też Marcin mi wspominał. To jest książka, którą ten fizjoterapeuta i też osoba trenująca, która prowadzi kanał Squat University, dokładnie. To jest Horshing na nazwisko ma ten człowiek. Śledzę sobie go na Instagramie, w ogóle ten jego kanał jest też bardzo znany. Myślę, że jeżeli ktokolwiek z Was interesował się po prostu treningiem siłowym pod kątem takim bardziej prozdrowotnym oraz szukał na przykład filmów z prawidłowym przysiadem, rozgrzewką do przysiadu czy do innych bojów, trafił na kanał tego człowieka. Więc możliwe, że ta książka również zostanie wydana. No dobrze, to jeśli chodzi o sprawy takiej, sprawy edukacyjne, jeszcze mogę Wam powiedzieć, że czasy mamy dziwne, ale ja uważam, że ten świat jeszcze, no nie wiem, nie upadnie całkowicie i mimo wszystko warto się kształcić, więc staram się kształcić. Teraz robię tylko różne kursy online i webinary, żeby zarówno w dietetyce być lepszym niż jestem, dowiedzieć się czegoś nowego, jak i w treningu. Dlatego właśnie ta książka, jeśli chodzi o kwestie treningowe. No i jeszcze planuję sobie zakupić szkolenie, może za tydzień, może za dwa, bo na razie mam za dużo tych szkoleń, które muszę obrobić, ale jak już je zrobię, z programowania treningu siłowego webinar, no bo niestety nie da rady nigdzie spotkać się i szkolić pod tym kątem. A teraz przejdźmy do innej części vlogowej. Trening treningiem, który za chwilę Wam pokażę, odbył się w drugiej siłowni, ponieważ byłem w zeszły weekend w domu rodzinnym. Mimo iż nie ma wszystkich świętych i tak na żaden cmentarz bym się nie dostał, to tak czy siak chciałem odwiedzić rodziców po jakiejś, powiedzmy, dwumiesięcznej przerwie, posiedzieć troszkę w domu, odpocząć sobie i też ważna sprawa, mój podopieczny Marcin, który zajmuje się, ma własną firmę, w której tworzą meble na wymiar, zaproponował mi, że może mi wstawić do tej siłowni właśnie u rodziców duże lustro na całą ścianę, tak żeby po prostu no, było tak jak w prawdziwej siłowni, powiedzmy, że mamy duże lustro. Dzięki temu pomieszczenie staje się dużo większe. Dzięki temu, jakbym miał manię kulturystyczną, to bym się mógł tam napinać przed tym lustrem, ale to nie o to chodzi. A trzecia rzecz, która jest moim zdaniem chyba najważniejsza,
poprawia to oświetlenie całego pomieszczenia, ponieważ światło od takiego lustra, od takiej tafli szkła lepiej się odbija. No i dzięki temu, nagrywając trening, po pierwsze mam lepiej oświetlone miejsce, mogę robić nagrania z różnych kątów, ponieważ mogę sobie ustawić kamerę w taki sposób, żeby mi nagrywała z lustra ujęcie. Także no idealnie, więc w momencie, kiedy przyjechałem następnego dnia, Marcin wpadł do mnie, lustro wraz ze swoim pracownikiem przywieźli tydzień wcześniej, ono sobie stało już na tej siłowni, a on tylko poczekał na to, aż ja przyjadę do rodziców, żebyśmy je razem zamontowali. No i co? Lustro po prostu przyklejone odpowiednim klejem do luster i zamontowane w taki sposób, by pod spodem uwzględnić takie choć przynajmniej dwa kołki, na których będzie się trzymać w razie, gdyby opadło. Gdyby po prostu ten klej aż tak, że tak powiem, nie przytwierdził tego lustra, bo no jak widać, to lustro ma jakieś 1,60 m chyba na prawie 2 metry, na 1,90 m, coś takiego, czyli to takie ogromne lustro prawie na całą ścianę. No i co? I dzięki niemu mogłem nagrać dla was trening znacznie fajniej niż bym mógł wcześniej i przede wszystkim miałem dzięki temu lepsze oświetlenie moim zdaniem. A trening zrobiłem sobie, oczywiście no tak jak wcześniej powiedziałem, te treningi szału na razie nie robią, leczę SIBO. Jestem po pierwszym cyklu antybiotykowym i muszę wam przyznać, że jestem bardzo zadowolony. I nie z działania samego antybiotyku, bo zdaję sobie sprawę, że sam antybiotyk to za mało. Antybiotyk dużo daje, jeśli chodzi o wyniszczenie flory, złej flory jelitowej, ale niezbędne do uzyskania dobrego efektu jest zastosowanie prokinetyku, jest zastosowanie odpowiedniej diety po antybiotyku, bo w czasie antybiotyku radzę jednak jeść prawie wszystko, no może oprócz laktozy, czyli jeść na przykład pszenne rzeczy, tak żeby te bakterie, złe bakterie jelitowe nie zostały wytłumione, tylko żeby cały czas, można powiedzieć, pozyskiwały pożywkę dla siebie i żeby antybiotyk wtedy mógł w nie zaatakować. Co tam dalej? Odpowiednia suplementacja, bardzo ważne, na przykład berberyna, na przykład suplementy ziołowe, na przykład olejek z oregano, ale to też w odpowiednim momencie, on też będzie działał trochę jak antybiotyk, wyniszczając tą florę jelitową. Oczywiście redukcja stresu to też jest ważne, dopiero później wdrożenie diety. I jeszcze preparaty takie jak kwas masłowy na przykład, czy glutamina, chodzi o to też, żeby te jelito nam wróciło do normy, więc że tak powiem, całe to działanie jest bardzo złożone. Ale na przykład w moim przypadku teraz dało bardzo fajny efekt. Nie budzę się rano już ze wzdęciami, nie kładę się spać z brzuchem ciążowym. No jest bardzo fajnie, także bardzo się cieszę, że to się już tak szybko udało zrobić. Natomiast za 2 tygodnie znowu biorę antybiotyk, bo robię taką drugą kurację zleconą przez lekarza. Tak żeby w razie czego to nie powracało albo nie powróciło szybko po pierwszym antybiotyku. No ale to tyle, że tak powiem. Dlatego też lekko trenuję, bo nie mogę sobie pozwolić na ciężkie trenowanie, żeby to SIBO zaraz wróciło po pierwszej kuracji antybiotykowej. Więc do końca tego roku takie treningi w miarę lekkie i jak już to SIBO zostanie powiedzmy w pełni wyleczone, wtedy będziemy jeść więcej, trenować ciężej i miejmy nadzieję, że fajnie to wszystko zagra. Natomiast na tym treningu, co widzicie, to standardowo akurat w tym przypadku przysiady z krótką pauzą, wyciskania z pauzą, więc to jest taki akurat trening pod pauzy, a pierwszy trening, który jest bardzo podobny do tego, jest hipertroficzny, obciążenie jest mniejsze i robię serię po 8 powtórzeń z każdym obciążeniem, odpowiednio dostosowanym pod te 8 powtórzeń po prostu. Poza tym w ćwiczeniach uzupełniających, tak dosyć standardowo, jak na mnie, podciąganie na drążku, pod chwytem tym razem sobie progresuje. Wyciskanie OHP sztangą nad głowę, to jest w ogóle ciekawe, bo miałem dziwne wrażenie, że ta sztanga jest znacznie cięższa, przynajmniej ta sztanga i to obciążenie, niż to tutaj, które mam w Warszawie. Natomiast też obawiałem się jednej rzeczy, bo niski jest sufit w tej siłowni i te talerze, na szczęście, które dorabiałem, są całkiem okej i nie robią problemu, jeśli chodzi o wyciskanie nad głowę. I wydaje mi się, że jak będę chciał progresować, no i będę miał ponad 40 kg, a tam miałem tylko 36 kg w seriach,
To jak już będę miał na 40, to będę potrzebował chyba dokupić sobie jeszcze dwa talerze 5-kilogramowe, takie właśnie o mniejszej średnicy, żeby no nie było sytuacji, że pojadę tam, zrobię ten trening, nie będę w stanie zrobić po prostu treningu na tym obciążeniu, bo będę przywalał jakiś sufit, nie? Poza tym jeszcze miałem wam powiedzieć, robię takie ćwiczenia na core, dzięki którym wzmacniam sobie cały core, ze względu na to, że wiadomo, dużo pracy siedzącej i ostatnio to taka mini kontuzja pleców spowodowana siedzeniem i osłabieniem core'u, ale na szczęście robiąc te ćwiczenia znacznie wszystko się poprawia. Ćwiczenie, które wam pokazuję albo już widzieliście, to przenoszenie sztangi stojąc z jednej strony ciała na drugą. Ćwiczenie jest no, genialne, powiedziałbym, przy odpowiednim ustawieniu, przy właściwej pracy, tym, żeby trzymać proste ramiona, tym, żeby rotacja była w odcinku piersiowym, nie całym ciałem. Także stopy stoją stabilne na ziemi, nie robimy rotacji w nogach, żadnych takich rzeczy, tylko jest rotacja ramienia, klatki piersiowej i tak naprawdę tutaj wzmacniamy nasz core. Fajnie pracuje też tył barków, bo jak trzymamy tą sztangę i ją przenosimy, to nam się, wiecie, tył barków angażuje przy odwiedzeniu, tak? W ogóle przy tej rotacji sztangi, więc to jest też fajne, że dodatkowo bark fajnie pracuje. Także mogę śmiało polecić to ćwiczenie i oczywiście spacer farmera do wzmocnienia przede wszystkim całego core'u. I co jeszcze na tym treningu zrobiłem? No chyba tyle. Na sam koniec zrobiłem tą głupią rzecz, której miałem nie robić, ale przetestowałem sobie to lustro i ponapinałem się trochę przed nim, żeby zobaczyć, jak to w ogóle będzie wyglądać. Światło jest takie sobie, więc to wygląda tak, jak wygląda. W ogóle co tu mi się monitor wyłącza? Wygląda jak wygląda. Ja natomiast, tak jak mówię, nie mam formy plażowej. Obecnie tkanka tłuszczowa na brzuchu przede wszystkim się utrzymuje, bo na nogach, plecach czy rękach jest nawet ok, ale na brzuchu utrzymuje się jej najwięcej, co też jest związane z tym, że ja ostatnio, wiadomo, działałem hormonalnie, żeby naprawiać, powiedzmy, swoje hormony i jadłem troszkę więcej, więc po pierwsze ten bilans kaloryczny był większy i te działanie hormonalne było takie, jakie było i to też nie pozwoliło spalać tej tkanki tłuszczowej. Natomiast planuję, że po tym jak wyleczę SIBO, zrobię sobie taki minikat, 2-3 tygodniową redukcję, nie na jakimś dużym, niskim bilansie kalorycznym, ale właśnie po to, żeby troszkę ten brzuch odsłonić i dopiero wejść sobie na dietę z większym dodatkiem kalorycznym, oczywiście tak powoli będę go zwiększał, po to, żeby osiągnąć ten mój cel, którym jest 70 kg, czyli tyle po prostu, żeby ważyć. Ja na tym filmie, co wam pokazuję, na tym napinaniu, ważę 67 kg, bo tyle akurat waga pokazała, 67. Więc 3 dodatkowe kilogramy, biorąc pod uwagę, że jeszcze prawdopodobnie do około mogę kilograma, no kilograma to może, chociaż ciężko powiedzieć, może około kilograma wody i tłuszczu uda mi się zrzucić przy minikacie 2-3 tygodniowym, a później będę chciał jakieś te 4 kilogramy dorzucić, tylko zrobię to troszkę wolniej i będę starał się to zrobić w ciągu pół roku, 8 miesięcy, nie tak jak ostatnio, że w 3 miesiące przytyłem 5 kilo, bo to bez sensu, lepiej przytyć w pół roku, może trochę więcej, 3-4, dzięki temu od razu lepiej będzie to wyglądać. No dobra, to tyle z mojej strony, w następnym filmie prawdopodobnie będzie recenzja jednego sprzętu muzycznego, sportowego. Ale jeszcze nie wiem tak naprawdę, czy będzie, czy nie. To się wszystko okaże. Także dziękuję wam za dzisiaj, trzymajcie się i cześć!